Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy najnowszy film o to, w tym miejscu, czyli nakręcimy film o to z tego miejsca, wypad dzisiejszy z nocką, więc mamy sporo czasu na fotkowanie. Na tą chwilę jest 12.42, 2 czerwca 2021 i oto w ten czerwcowy dzionek nakręcimy dla Państwa jakiś film z tej miejscówki. Nocka i liczymy na jakieś karpie, na jakieś fajne wędkowanie w nocy, pod wieczór i w dzień. Jest ze mną kolega Rafał. Rafałku, już nie możesz się doczekać, dać się nie rozkładamy. Karasi, chłopie. No, nawet karasi się nie mogę doczekać. Nie możesz się karasi doczekać, to na początek co? Zadęcimy sobie. Zadęcimy, potem się rozłożymy. Potem później się rozłożymy. Krzesła, wszystko już na noc. Rybka poje, przyjdzie. Tak, mój cały bajzer, podnóże, krzesło, wędki. Tripod, mata, przynęty, zanęty, torba z żarciem, plecak, wiadro z przynętami do zanęcenia oraz wędki. I tak cały mój bajzer, to zaraz rozłożę, stanowisko sobie do nocnego wędkowania. A tak, wspomnieliśmy już razem z Rafałem, odmierzę sobie odległość na kikach i zanęcę sobie miejscówkę. Więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film moim i Rafała wykonałem. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. Jedziemy z tylko chcę, bo już późno. Więc co teraz się stało? No nic, no spobam się, ten tu się za wszystko pozbijało i niestety urwał się mój kran. Urwał się spop, bo... A więc widzicie parę rzutów z pompem i Rafał stracił rakietę. Zerwała się, nie otworzyła się na dodatek, ale to nie był oryginał. Nie. Nie? Nie, to tu mam teraz. No i stracił. I więc widzicie, drodzy Państwo, że już się nieźle zapowiada. Tak, Rafałku? Nie. Za chwilę musisz mi pożyczyć węd. Tak, zanęcę sobie ci pożyczę. Tylko ja muszę to ogarnąć pomalutku, powolutku, tylko szukam drugiej rakiety. Bo ja mam PAE, ja mam dwie, jedną. Ja też mam drugą, tylko po prostu nie chcę już tym rzucać. Wie, nie, u mnie jest plecionka. Nie mam plecionki. No. Dobrze, pomalutku zanęcimy, ogarniemy to tak, aby już nie nerwowo, pomału, żeby wszystko było w pytkę. I dopiero będziemy później w podwieczór, całą noc i ranek wędkować. A teraz najważniejsze, żeby to jakoś ogarnąć, tą naszą dzisiejszą zasiadkę, tak aby wszystko i ręce nogi miało. Kiki zaznaczę sobie pomiarowe, długość wędki 3,60 i 8 długości, 8,9 długości razy 3,60. Dobrze, 3,60 dam, 9 długości odmierzę, zanęcę i jedziemy, pomału się rozkładamy. Więc drodzy Państwo, mamy kukurydzę, zanęcę trochę, resztę zostawię na noc. Dołożymy ciutkę peletu. Wodę odlejemy, pójdzie pod zanętę, pójdzie do zanęty, więc wodę odlejemy. Woda pójdzie do rozrobienia zanęty pod metodę. Mamy mieszankę, damy większych peletów troszkę. Czerwony. Trochę czarny. I resztę dodamy później. I tak mówię, rakietę od
Foxa z tego względu, że lepiej będzie się nabierało, bo zobaczcie, jednym ruchem nabieram i zamykam. I mamy praktycznie całą, gdyż przy tym rozwiązaniu trzeba ręką i łyżką nakładać i zobaczcie, kombinować tak, aby była pełna i tak nie nabijamy pełnej, a tu wystarczy raz, dobrze sięgnąć i szybciej, więcej i zanęcę dzisiaj za pomocą rakiety z Foxa. Ok, mieszankę mamy, damy jeszcze atraktor, czyli liquid tchesurce. Ok, wymieszamy. I taka papka, taki miks, który przygotowałem do nęcenia na wprost dużego drzewa, więc jedziemy, ładnie przeszło i tak mówię, jednym ruchem nabieramy. Zamknę i jedziemy. Dokręcę hamulec tak, żeby nie odbiło i nęcimy. Zamach zrobiłem byczy, a tu zapomniałem, że blisko łowię, więc muszę delikatnie, zapomniałem, że długi kij wziąłem, bo zawsze zamach byczy robię, bo kijem zanętowym o długości 2,40 nęcę, a dzisiaj mam dłuższy kij karpiowy 3,60, więc muszę mniejszy zamach robić. Zobaczcie, jednym ruchem przy tej rakiecie, jedną ręką nad rąk nie brudzimy i tak to mniej więcej wygląda, więc nęcimy delikatnie. Delikatnie, o. I ładnie nam idzie. Wprost na drzewo stąd. Rakieta, ok, dobrze, tripod już jest ustawiony, kiki pomiarowe dam trochę z boku, tak aby w nocy móc odległość sobie wymierzać z boku i myślę, w tej pozycji będzie dobrze. Tak, teraz stąd nęciłem. Wysypałem dla kaczek trochę kukurydzy, stąd miejsce będę zarzucał. Tu jest tak fajnie ubite. Kład oczywiście. Kład na tripodzie i myślę, że będzie ok. Teraz jeszcze schronienie w tym miejscu. No i baja. Baja, przesuniemy trochę w bok. Okej, jeden oraz drugi. Pomału, a dokładnie, tak aby to wszystko ręce i nogi miało. Teraz rozłożymy parasol, krzesło, rozrobimy zanętę, rozłożymy wędki i zarzucimy zestawy, ale to pomalutku, powolutku, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, jak to będzie dalej. A więc pomału się rozkładam, muszę schronienie zrobić tak, żeby było w płytkę, a to jakaś pierwsza rybka, nieduża,
ale zobaczymy co i jak. Wziąłem dwie sztyce, czyli karpiowy podbierak oraz drugi na mniejsze ryby, tak aby dwoma dzisiaj podbierać. Mogę ci podbrać? Leszcz. Nie, sam, leszczyk, no. Leszczyk. I pierwsza ryba zaliczona przed nocką. Zwróćcie uwagę, taki pan Lesio skusił się na przynętę. Więc odczepiamy rybkę i wędkujemy dalej. A więc rybka u Rafała, coś tam jest. Nieduży, prawdopodobnie leszczyk. I mamy po jednej rybie. I taki pan Lesio. Od razu go odepniemy. I baja. Chuj po kość dorosłego. Uspokoiło się i czekamy na więcej, większe. Jest bajecznie, drodzy Państwo. Nie inaczej. Bajecznie. Zanęta przyszykowana. Pelety oraz zanęta połączone. Teraz ich sobie pomału dochodzi. Przesypiemy. I oto tą mieszankę będziemy mieli do wędkowania dzisiaj. Okej. I tak to mniej więcej się prezentuje. Klei, rozbija. Jest idealna. I jeszcze wypije. I mamy tu kukurydza przygotowany. Mieszankę, czyli z jakieś z 1,5 kg, dobrze, ok. Więc kawka, jeszcze ogarniemy to zaraz. Kaczki, wypad, tutaj jest mój towar, nie wolno tego szamać, to jest do wędkowania. Ok. I pomału ogarniamy, tak aby wszystko miało ręce i nogi. Ale najpierw zjemy, jakiś karczyk wypijemy. A kto jest sponsorem kaczku? No żona, małżonka. A nie, tym razem to byłem ja. Ty się zaskoczyłem. Aha, widzisz, ale sałatkę przygotowała twoja żona, Monika. Oczywiście. Tak, to dziękujemy od razu z góry Monice za przygotowanie tego skromnego posiłku. Karczek zrobiłem ja. A karczek zrobił Rafał. Dobrze, szamiemy zaraz tylko. Kaczki, wypad stąd. Wypad stąd, dziewczyny, wypad, dziewuchy, wypad. U Rafała jechało leszczyk, to mniejszy podbierak, jak lesz to mniejszy. Lesio, co mówiłem na początku, żeby tylko pan Lesz dzisiaj nie był, leszczy nie brał, a ty powiedziałeś, nie, leszczy nie będą brać, masz drugiego. Widzisz? Wyczepię od razu. Od razu go wyczepię. Taki ładny. Jak zwykle 40, tak? Ponad 4 dychy, no. Baja. I wędkujemy dalej. Ryba zaliczona, poczekaj. No, do góry. Na pewno? Czy gdzieś zaczepiamy? Wędkujemy dalej. Nareszcie mniej więcej rozłożone i pijemy kawkę. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. Zobaczymy co i jak. I tak mniej więcej to wygląda, czyli stanowisko rozłożone
dziury zaraz załatamy. Schronienie jest. W nocy jakaś kimka, podusia jest. To wiecie, w razie co nie będzie brań, to będziemy czuwać, więc podusia jest też z firmy Jersey, dobrze wypchana, paski tak aby przyczepić i nie spadła, tylko przy tym fotelu nie ma za bardzo do czego przyczepić, ale można z boku. Polar tak to mniej więcej się prezentuje i oraz mamy narzutę. Narzutę, która jest bardzo duża. Pokażę wam, bo ostatnio jej nie rozkładałem, bo było ciepło, ale jest solidna i duża. Zobaczcie, jaka wielka. Zobaczcie. Polar, zapięcie, a z tej strony jest wodoszczelna. Też z Gardnera. Uszko jak rozłożę, to całemu można się owinąć i zobaczcie, ile jeszcze wystaje, bo to jest długość ponad 2 metry, 2,5 metra długości, jak nie 3, nie pamiętam już, i cieplutka, i wodoszczelna, i baja. I tak będzie się to prezentowało. Zobaczcie, ile jeszcze wystaje tam. Podusia i w nocy kimiemy. W razie co, zryw do wędki, wolny bieg otwarty. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dobrze, pijemy dalej kawkę i czekamy na jakąś fajną rybkę. Później jest godzina 15:54. Przed 19 albo do 20 gdzieś jeszcze podsypę resztkę tej zanęty, która mi została, czyli to, co na początku nęciłem. Kukurydza oraz grubsze pelety. Podsypiemy jeszcze, a na tą chwilę odpoczywamy. I jest baja. A więc tak, szykuję sobie przypony na noc. Te większe podpeleciki. Teraz używam 15 takich. Do wieczora 15 X komplekt T oraz tchesurce. Tu mamy pełno. Wszystko z dynamita przeważnie, ale na noc szykuję teraz przypony, większy hak, 6 i na włosie przynęta. Quick stop. Zobaczcie, jedna. I miałem takie zamówienie, kiedyś złożyłem i dostałem do testowania Sonobites pellet 14 mm pikantna kiełbasa. Ja używałem przeważnie 8, 12, jak widzicie, co ostatnio też tu dała radę. 12, a miałem 2 sztuki, czy 3, 4, nie pamiętam już, wiem, że 2 mi zostały teraz, więc zakładam i w nocy przełożymy tylko przypon, założymy pikantną kiełbasę 14. Zobaczcie, i tak to się prezentuje. 2 przynęty i to pójdzie w nocy. Zobaczymy, czy przyniesie efekt pikantna kiełbasa z Sonu 14 mm. Odkładamy na bok, tak żeby wszystko, ręce i nogi miało. Wsadzimy tu, później zadipujemy. Niech sobie leżą te przypony. I tak to mniej więcej wygląda. Na wymianę. Teraz 15, czyli warfersy, a w nocy pójdą przynęty 14, 16,
ale na pierwszy rzut oka pójdą te pikantna kiełbasa z Sonu 14 mm, dwa przypony przygotowane. To tylko zmiana i tak widzicie, mam jeden piórnik z przyponami. Tu mam drugi Trigalic Bungee, też większe, mniejsze. Jeden oraz drugi jest mniejszy mi na igiełce, na gumce i na quickstopach i na bagnetach. Także prezentują te moje przypony do dzisiejszego wędkowania. Ok. Lampkę przywiesiłem w razie co w nocy. Będę sobie tutaj montował. Siądę, tutaj mam stolik i w razie co będę sobie montował. I tak to jeszcze czołówka, później lampka na stolik i jedną lampę mamy na matę. Do oświetlenia maty, woda do polania ryby i dwa podbieraki, które wziąłem, karpiowy oraz mniejszy na mniejsze ryby. I tak to się prezentuje. Mamy wędkę do spodowania, spinning. Wziąłem katanę, spinning. Może rano powędkuję, przerzucam trochę, zobaczymy. I tak to mniej więcej wygląda. Sznurkiem, dratwą powiązałem, połatałem, bo mi się w domu nie chciało rozplątywać, więc dało to radę. Śledziami pomontowane. Wszystko, schronienie. Browary, jedzenie, ciuchy po poduszce i tak mniej więcej ten cały bałagan mój wygląda. Tutaj torba z jedzeniem, tu mamy giwerę, kulki, później podmęcimy sobie kryl, piętnastki oraz kryl dwudziestki. Wziąłem kobrę, czyli rurę zanętową. To później podsypiemy i tak to mniej więcej się prezentuje. Baterie, tak aby telefon i wszystko pod ręką. I tutaj przynęty. Bateryjka jedna, lampka druga. I jeszcze mamy czołówkę plecaką. Czyli czołówka jeszcze. Wziąłem mocniejszą bateryjkę, tak aby lepiej oświetlała na 3 z dużymi akumulatorami, które ładowałem domu. Ok. I tak to mniej więcej wygląda. Wszystko pod ręką i pijemy browarek i wasze zdrowie. Ok. I czekamy na pierwszą rybkę, jakąś fajniejszą. Więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. A więc nęcimy. Dwudziestki. Ja muszę dalej stanąć, bo ja nie mam takiego wyczucia, żeby tak blisko nęcić, wiesz? Jeszcze dalej. O, bo z tego leci. Rafał.
Jeszcze damy garść dwudziestek. Ale tak mówię, muszę dalej stanąć ze względu na to, że leci tam jak kaczki. No i dobra, tam jak kaczki, tam akurat mam rzucone, starczy, starczy. Jeszcze garść. Stąd. Okej. A więc, drodzy widzowie, ja ściągnę zaraz sobie dwie wędki, karpiówki i pospinningujemy. Przejdziemy się na około z godzinkę. Pospinninguję, zobaczymy, co tu jest grane. Więc taki szybki wypad ze spinningiem. Obskoczymy z godzinkę. I zobaczymy może jakiegoś zębatego o konia. Coś się trafi, więc wędeczka, którą wziąłem, katana 2,40, od wyrzut od 10 do 30. Taką większą wziąłem, twardszą. I do tego Ultegra, do tego C3000HG. Pierwszy raz będę łowił za pomocą wędkowa, za pomocą tego kołowrotka. Skręcimy i zobaczymy, co i jak. Z ciekawości przejdę, tylko ściągnę dwie wędki. Rafał będzie pilnował, nie, Rafałku? A ja zobaczę, co i jak. Więc machaj wędą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, ale zobaczymy. A nóż widzę. A nóż widelec. Mam dwie gumy czy coś. Więc przełożymy tylko gumę 12 gramów. Główka jigowa i do tego rybka. Przypon stalowy. Stalka tak zwana. Odetniemy końcówkę. Zobaczymy, czy będzie jakieś odprowadzenie, podbicie. Więc, drodzy Państwo, sprzęt jest. Okej. Ściągnę. Ściągnę dwa zestawy z gruntu, tak żeby wszystko było na legalu. Oprzemy jedną. I ściągniemy drugą. Założę tylko glany, bo jestem bez butów. I śmigamy. Zaczniemy od lewej strony. Więc wędki ściągnięte. Bierzemy spinning, glany. Idziemy. Więc koleżko, pilnuj mojego dobytku. Wiem, że jest ciężko ci. Wiem, jest ciężko. Ciężko ci, wiem, że jest ciężko, ale możesz przypilnować mojego dobytku. Pewnie, a ile tam tego masz, tego złotówka, bo tak... Zobaczymy, dobra. To nie wiem, czy mam tą odpowiedzialność. Wiesz. Dobrze, nie, pilnuj ja przejdę z godzinkę. No, nie ma. Jest godzina 17:28, z godzinkę przejdę. Okej. Okay. Jedzie czerwona. Czerwona, tak. Czerwona. Idziemy. Tutaj mamy mniejszy.
po lewej stronie zobaczcie mniejszy zbiornik, a po prawej mamy większy. Więc parę razy na mniejszym i zobaczymy co i jak. Może coś się trafi. Okej, idziemy teraz na większy. I tak, przejdziemy rundkę, zrobimy. Zobaczymy co i jak. A więc coś siedzi, drodzy Państwo. Zobaczymy tylko co. Coś idzie. Co mamy? Szczupak. Ach, pięknie to zrobił, drodzy Państwo. I tak podbieraka nie miałem, ryb nie zabieram, ale pięknie wyskoczył. Najważniejsze, że się nagrało. Tak jak mówię, nie wziąłem podbieraka, ale pięknie, ładny był, wymiarowy. Ale wyskok zrobił i jest w pytkę. Machaj wędą, ryby będą. Wędkujemy dalej i jest w pytkę. Czyli bajecznie pyzłuś, bajecznie. Teraz znów mniejszy. Spróbujemy z tego teraz. Z tego mniejszego i wędkujemy. Jest pytka. Siedzi. Zobaczcie, spadł, ale to był ładny sandacz. Taki wymiarowy już, ładny sandacz. No ale widzicie, jak podbieraka nie ma, to chciałem siąść, pobawić się z nim trochę, ale spadł. Piękny sandał. Ale cóż zrobić? Szczupak spadł, sandał spadł. Czeszemy dalej naszą miejscówkę. Zaczep. Niestety odszczelimy. Niestety, widzicie. Zerwałem. A no widzicie, nie dochodził do wody. I tak skończyło się te moje wędkowanie. Mam drugą gumę tam, kanibala Savage Gill niebieskiego. To założymy, ale to rano. A na tą chwilę
wracamy, zanęcę sobie już do oporu i tak godzina spinningowania na zbiorniku przyniosła dwa uderzenia szczupaka, który wyskoczył, wypiął się, wymiarowy był, no i ładny sandacz też spory, no ale zanim włączyłem kamerę, usiadłem sobie tak, aby wam pokazać, pobawić, no i spadł, ale widzicie, nie mam co założyć, więc muszę zawijać się na miejscówkę, więc drodzy Państwo, godzina spinningowania nie przyniosła ryby, dwa spady, czyli ładny szczupak i sandacz z tej miejscówki. A może noc przyniesie nam jakiegoś ładnego karpia, a nuż widelec, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest, wiecie jak, bajecznie, Pyzuś, bajecznie, nie inaczej. Drodzy Państwo, u Rafała nic i ja już podsypę wszystko. Nie jest dużo, ale już podsypiemy, konkurencja jest, dużo chłopaków przyjechało na noc, a ja podsypę to, co mam. Zanęcę i bierzemy się za wędkowanie, nocne wędkowanie i liczę na jakiegoś ładnego karpia, więc biorę wędkę i już wszystko podsypę, czyli machaj wędą, ryby będą. Jedziemy, Pyzuś. No i koniec, drodzy Państwo, ściągam puste wiaderko, jak widzicie, i albo grubo, albo wcale, konkurencja jest w postaci kolegów karpiarzy, ale zobaczymy co i jak, myślę, że coś się złowi, no ale dopóki przy natowodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy, ściągam, już nie rzucam, bo już nie mam co. I zarzucam zestawy. Godzina 19:44, poprzerzucałem zestawy. I zobaczymy, co się będzie działo w nocy. Pijemy kawkę. Zobaczymy. Czy będzie jakieś skazanie, coś fajnego. Dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc cała noc przed nami, więc myślę, że coś fajnego się złowi. No ale trzeba rybę najpierw wyholować, złowić, wyholować. No i zobaczymy. Później się ubiorę jeszcze trochę, tak żeby już w nocy się nie przebierać, tylko ciepło się ubiorę. Skarpety założę, ocieplacz i będziemy wędkować całą noc. Lampy poprzywieszane i oby coś fajnego się złowiło, więc wędkujemy dalej i jest pytkę. Więc póki jeszcze widno jest... Rafał, do której będziesz siedział? No, gdzieś tutaj. Co? Ale mniej więcej. Do północy będzie siedział, tak? W razie co zamontuję alarm, wiesz, bo ja nie widzę twojego stanowiska, tylko czubki wędek widzę od siebie. Jakbym przysnął czy coś, to wiesz. Jakby ktoś się tutaj tego, żeby ci rzeczy nie robnął, nie? To przymontuję alarm antykracieżowy, wiesz.
Tylko na tutaj ten. No ale wiesz, już nie bywa. Ja też mogę spać. Włączam. No, włączasz. I patrzcie teraz. No i pa. No właśnie widzę. I to poczekaj, odejdź i pa. I to jest na 100-150 metrów, widzisz? I nawet jak odejdę na drugą stronę i ktoś... Poczekaj, stój tu, chodź, Rafał. No, no i zobacz, pa. No, poczekaj, jak się wyłączy, bo świeci się. No i przejdź. Siądź na fotelu. To się nie ruszaj, nie ruszaj się, no. Spróbuj się nie ruszać. No. No, rusz nogą. I u mnie. Nie ruszaj się. Dobre, nie? Ja na 100 metrów odejdę i mam, wiesz. I dlatego zamiennika wziąłem, bo myślałem, że dwa podłączę pod jedno, ale nie umie podłączyć zamiennika z centralką, bo myślałem, że... No, ja to wyłączę zaraz. Teraz nie, bo wiesz, świeci. Ja normalnie nie wyjdę. No. No. Tak, no przejdź, wiesz. Chodź tu i za samochodu spróbuj wyjść. No, poczekaj. Nie, bo to, drodzy państwo, wiecie, nowe łowisko, różnie bywa. A ktoś nie będzie wiedział. O, dobre. I teraz wyłączam. W razie co mogę włączyć, zobacz, Rafałku. Włączam i zobacz, pa. Daję głośniej, ciszej. Mogę sobie, że nie gra tylko samą wibrację. Słuchaj, jeszcze mam jedno pytanie. I sam cichutko, głośno. Sylwuś, no. Takie bardzo ważne pytanie. No. Czy jak będę chciał się wysikać, to też no. Będziesz wiedział? Nie, jak będę chciał się wysikać, to ja to wyłączam, koleżko. Ale jak ja będę chciał się wysikać, to no to będę wiedział, bo wiesz, chyba że ci na sprzęcie nie zależy, to już twoja sprawa. Zależy mi, zależy tylko. No. To jest takie... Ja mam wyłączone, przejdź. No. No przejdź już, no. No a ludzie po ciemku nie będą wiedzieć. Ja zobacz, Rafałku, ja od siebie nie widzę twojego stanowiska. Ty idziesz do samochodu. No włącz. Przejdź. Włącz. No. No przejdź teraz. Włączyłeś? No to muszę włączyć. To włączam i nikt o tym nie wie. Włączam. Włączam tu. No. Idę sobie tu. Nie przechłódź. Tak, bo to jest kąt. No idź. Coś spieprzyłeś. No to jest z opóźnieniem paru sekund. Odejdź na bok. Ty stoisz w tym. No. Idź wzdłuż samochodu od tyłu. No idź. Widzisz? I chudź jeszcze. I drodzy państwo, ja sobie tu siedzę. Zobaczcie, widzę sam czubek, nie widzę stanowiska Rafała. Ja sobie tak chodzę. On sobie chodzi. Ja sobie tak chodzę. No, a mi tu gra i wiem, ej, Rafał. Jest to Sylwek, ja już nie będę sikał. No to nie sikaj. Nie sikaj. Boję wyjść z tego. Rafałku, ja też mogę usnąć, a ja ci sprzętu nie dopilnował. Wiesz, a ty masz ciężki sen. Tak wtedy, co ci brałem branie, wiesz. A mi też zależy, a ktoś będzie przechodził, będzie, wiesz, alarm. No widzisz, pa, przejdź. Ale się boisz, wysikać, tak, nie? Na 100 metrów, dlatego wyłączamy. Wyłączam to i dopiero gdzieś o pierwszej, drugiej w nocy. No, może spokojnie, a tu jest drugi. Tylko drugi, wiesz, jest idę tylko to samo,
tylko nie umiem, nie mogę podłączyć. Myślałem, że wiesz. To jest to samo, tylko napis inny i nie wiem, jak podłączyć z centralką. Dlatego kupiłem zamiennik. Też jest na ruch. Ale też działa. Też działa, tylko na stacyjce mi go nie pokażę. Ale dobra rzecz, nie? Jeden może z drugiej strony, z drugi z tej i to strasza. Więc takie bajery warto, drodzy Państwo, mieć. No bo wiecie, jak to jest z tym sprzętem. Tu mamy światło. Będzie oczywiście drugi. Ten wyłączę, bo nie mam podpórki. Na tą stacyjkę to mówię ci, jak pójdziesz w nocy spać, no to wiesz, Rafał, podejdzie ktoś, torbę czy coś, wiesz, różnie bywa. No, nie koniecznie wędkarze to mogą być, mogą, wiesz, jacyś miejscowi czy coś, kradną sprzęty. Tak zwane żula. Tak, kradną sprzęty, to więc trzeba dbać o własny sprzęt. Więc po to stacyjka antykradzieżowa, ja mam alarmy antykradzieżowe w razie, że co. I tak jak mówię, żeby później Rafał nie miał pretensji, że było, a nie ma. Okej, okej, wędkujemy, drodzy Państwo, powabilimy się trochę. No i wędkujemy na zielonym, tak szarpnęło, do góry poszło, opadło, ale to ma jechać. Popuszczony jest hamulec. No i zobaczymy prawą wędkę, czyli zieloną z czerwonymi. Coś tam podchodzi, bawi się, zobaczymy, obcierka jakaś, coś w tym stylu. Ale czekamy, czekamy, nie będę ściągał, to ma jechać. Jechać, gwizdać, świstać, wiecie jak to jest z łowieniem karpi. Ma jechać. Ubrałem się już mniej więcej, jeszcze tam mam następny kombinezon, ale to później. Drugą parę skarpet. Po gumowcach wziąłem też ocieplacze. Dlatego, że mam klapki, laczki, sandały, glany. Jak to go zwali, tak go zwali. No i zimno ma być w nocy, to musi mi być ciepło. No i myślę, że może coś się fajnego złowi, ale zobaczymy. Alarm antykradzieżowy zainstalowałem w razie co, stacyjka jest, no bo drodzy Państwo, nie widzę, widzicie, nie widzę, tylko część wędek, a Rafał pójdzie później jako kierowca przespać się, tak żeby później być wypoczętym, jak będziemy wracać do domu, a on ma ciężki sen, jak to się mówi, ostatni jak byłem z nim. Na szyi miał centralkę, grało mu, gwizdała, ja rybę ściągałem, karasia i nie słyszał. Więc tak, aby mieć jakiś wgląd na jego sprzęt, skierowałem alarm antykradzieżowy w jego stronę. A ja też rzymkę zrobię, ale to mam tutaj wszystko pod ręką. Tutaj pod ręką, na widoku, więc łowimy, czekam na pierwszy odjazd i pierwszą rybę. Jeszcze, drodzy Państwo, zanęcę sobie dwudziestko. Weźmiemy trochę dwudziestek i opierdolimy.
zobacz, jeszcze jest chłopie. Jak wiesz, daleko stąd? Jeszcze jest dużo. Te swingery są fajne, co używam, po prostu można przyciszać, zmieniać kolory, zobaczcie, zielony, czerwony, niebieski, biały, żółty, niebieski jednym przyciskiem i tak tutaj na drugiej zielony, można zmieniać. Zobaczcie. Przyciskiem. Ale że mamy niebieski u góry, to zrobimy niebieski. Ok. Jeszcze mam tutaj bieguny, tak aby ryba w czasie brania nie ściągnęła kija. Też by warto podłączyć, ale jedno wejście jest, trzeba kupić albo wykombinować jakąś przejściówkę, tak aby podłączyć bieguny oraz sygnalizatory, więc przejściówka musi być, więc dzisiaj sygnalizacja brań oraz swingery z biegunów podświetlanych rezygnuję, dlatego że jest tylko jedno wejście. Ok, założę jeszcze podświetlenie, czyli czerwone, ale założymy białe na, to jest na ruch. Na ruch włącza się, później wyłącza, więc będziemy używać dzisiaj tego światła. Więc zakładamy, tak aby móc podebrać sobie samemu, bo Rafał później pójdzie w kimę. A my musimy mieć to jak należy. Ok, jest światło. Ok, więc zaraz się wyłączy. Wszystko pod ręką. Jeszcze jeden kombinezon, który w nocy włożę. Wszystko ok, ok, z tej strony wszystko ok, kiki pomiarowe, baja, tu jest światło, tu jest kolejne, tu lampka u góry i na matę mamy kolejną tam, więc ze światłem nie ma problemu. Jeszcze mam lampkę, którą podłączę. Lampka Prologica. Przyczepie też jest na ruch. Przyczepimy, ustawimy czas. Włączymy, ustawimy czas. Podłączymy mniej więcej tu na magnes. Ok. O. I tutaj, żeby mi oświetlało z tej strony. Tak. Aby mi wszystko grało, jedną tu. Druga tu. Ok, tu będę brał zestawy. Ok. A tamta na ruch jest. Ok. Dobrze. Wszystko przygotowanie do nocnego wędkowania. Trzeba liczyć się z tym, że będę musiał sam sobie poradzić z wyholowaniem ryby, z podebraniem, więc wszystko tak, aby ręce i nogi miało. Podciąga coś, ale to ma jechać.
to nie jest delikatna przynęta, niedrobna ryba, czyli piętnastka, warfelesik. To jest duża przynęta. Więc to ma jechać. Obcierka jakaś była, ale miejmy nadzieję, że da radę. I czekamy, czekamy. Zjemy jakąś kolację. Jak tam, Rafałku? Rozpalasz? No. Się rozpali? Rozpali się. No i starczy. I zobaczymy co jak. Zjemy coś, kolację i zobaczymy w nocy co będzie się działo. Ciemno się robi, drodzy Państwo. Jest godzina 21.13. My zjemy jakąś kolację. No i czekamy na to nocne wędkowanie, łowienie. Zobaczymy co po zanęceniu dzisiaj się połowi. Mam nadzieję, że jakieś wskazanie będzie. Dobór przynęt mamy. Wachlarz duży. Tak mówię, potrzymam trochę, a później założę czternastki. Czternastki z hakiem, szóstką i 14 mm pelet. Na jednej, drugiej pikantną kiełbasę. No ale czekamy, czekamy, zobaczymy co jak. Na razie nikt nic nie łowi. Czekamy na nocne wędkowanie. Więc Rafał przyrządził sam saszłyki. Idealne mu wyszły. Nie, boczki. Boczki? No jak saszłyczki, boczki wyszły. Idealne są, idealne. Idealne. I zobaczymy. Więc drodzy widzowie, czekamy na jakieś brania i jemy kolację. A więc coś jest, jest przed północą. Zobaczymy tylko co. Weźmiemy mniejszy podbierak. Spadło. Dobrze, przerzucone, drodzy Państwo. Rafał poszedł spać. Włączę alarm. Okej. Tylko odwrócę w jego stronę. Zobaczymy. Jest coś. Więc drodzy Państwo, karaś 14 mm, przynęta. Taki bączuś. Trzydzieści osiem centymetrów. Siedzi coś. Mały leszczyk. Na czternastkę, zobaczcie. Więc rybkę wypuszczamy. Okej.
Zobaczcie, jak pada. Zmienię przynętę. Załóżmy. Coś innego. Założymy kryla. Kryla 14. Rozwalił się. Muszę większą dziurę przewiercić. To założymy tchę surdzy. Ta nie pękła? Nie. Okej. Rafał śpi, godzina jest 0:50, za 10 pierwsza, ale nic jeszcze takiego fajnego, ale wędkujemy, miejmy nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Surdce. A więc, drodzy widzowie, godzina 2:40. Sam musiałem holować, podebrać sobie rybkę. Rafał śpi i taki klocek zagościł na mojej macie. Nie inaczej. Taki karpiszon. Rybkę odczepimy. I taki od 30. Dziewięćdziesiąt dwa, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2, 60, 2 centymetry. I tak się prezentuje. Więc bierzemy rybkę. I dziękuję ci za walkę. Baja. Baja. Jest pytkę. Nie inaczej.